Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Spotykamy się w Zaburzu, urokliwe miejsce. No i może od tego zacznę. Czy takie obiekty hotelowe, pensjonaty to pochłaniacze ogromnej ilości energii? Dzisiaj konferencja związana właśnie z OZE. Czy również właściciele tego typu instytucji i lokali mogą podczas Waszych obrad naukowców, samorządowców uzyskać informacje, które pomogą im w codziennym funkcjonowaniu? Na tym to polega? Na pewno tak, bo będę tutaj dzisiaj opowiadał o dobrych praktykach wykorzystania OZE nie z ostatniego roku, dwóch, tylko będę pokazywał projekty, które funkcjonują już ponad 20 lat. No właśnie, jak z tym OZE jest, odnawialne źródła energii. Cały czas w rozwoju, cały czas innowacje, cały czas udoskonalanie, ale czy my, szarzy mieszkańcy, potrafimy z tego skorzystać? No pewnie, że potrafimy. Wystarczy przejechać po okolicznych gminach i zobaczyć, ile w ilu mieszkaniach, domach, na dachach jest na przykład fotowoltaika, czy wcześniej były montowane kolektory słoneczne. Ale pytał pan, co tutaj można zrobić. Ten ośrodek jest spośród, wokół są lasy, prawda? Mam dzisiaj taki przykład Nowej Dęby, no to jest większe, to jest małe miasteczko, ale tam mają najtańszą energię cieplną na Podkarpaciu, dzięki temu, że produkują z odpadów drzewnych, ze zrębków drzewnych. Mimo tego, że wprowadzane są nowe rozwiązania, tak jak pan wspomniał, właśnie odpady nawet ze zrębków drzew, to nadal słyszę o tym, że możliwy jest również w Polsce lockdown. Więc gdzie tkwi ten pies pogrzebany? No, w tym, że jest wiele osób, które nie lubią energetyki odnawialnej. Dlaczego nie ma wiatraków? No dlaczego? No, ja na to pytanie... Na pytanie nie odpowiem, ale to nie jest do tego rządu, do poprzedniego rządu. Ja się zajmuję problematyką odnawialnych źródeł energii od 90 roku i pamiętam, jak byłem u wicepremiera Jagiellińskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to mógł być rok, powiedzmy, 95. Owszem, przyjął mnie, ale on powiedział, że jego to nie interesuje. Nie ukrywał. Dzisiaj prezes Pawlak mówi zupełnie co innego, prawda? Ale no, mogliśmy być w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy. Czy rozwiązania, które są dostępne na rynku, pozwalają Szaremu Kowalskiemu na jego portfel skorzystać z tego, co jest obecnie dostępne? No to jeszcze raz proszę przejechać po gminach i zobaczyć, na ilu dachach są zamontowane kolektory słoneczne. No to jest tylko taki, czy instalacje fotowoltaiczne. No chyba nikt by nie instalował, gdyby nie miał z tego korzyści. Chociaż to chcę powiedzieć, że to nie było najlepsze rozwiązanie. Dużo lepsze, oczywiście to jest super rozwiązanie dla indywidualnych odbiorców, natomiast z punktu widzenia społecznego nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby budowanie dużych farm fotowoltaicznych, taka jaka między innymi jest, największa była w Polsce, w Dolinie Zielawy. Gmina Rosłosz, gmina Wiśnice, gmina... Tak. To była, kilka lat temu to był największy projekt z zakresu fotowoltaiki w Polsce. Tam tylko wystarczyło dobudować dzisiaj magazyny cieplne, dostawić wiatraki, gdzieś blisko postawić. Ale już są wiatraki przecież. No, ale to wszystko trzeba ze sobą połączyć, bo energię elektryczną mamy wtedy, kiedy wieje wiatr, energię słoneczną wtedy, kiedy świeci słońce, nawet w lutym możemy ją pozyskiwać, a do tego, gdyby wpiąć to wszystko biogazownie, to niewiele brakuje, żeby w takich regionach wiejskich no być samowystarczalnym energetycznie, do tego dołożyć jeszcze magazyn energii elektrycznej. No to podsumowując, w Wiśnicy są już wiatraki, jest fotowoltaika, w Rososzu przecież niedaleko jest biogazownia. No i teraz informacja... Magazynu energii i połączenia tego w jedną całość. Dzisiaj będziecie nad tymi właśnie brakującymi elementami pewnie dyskutować. No pewnie tak. Ja na początek chciałem pokazać trochę dobrych praktyk, jak można się tanio przede wszystkim ogrzać.
Czekamy na prezentację. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Robert Suwaj, profesor Politechniki Warszawskiej. Panie profesorze, również i pana prelekcja dzisiaj oczekiwana. Czego będzie dotyczyła? Jakie tematy pan poruszy w swoim wystąpieniu? Będę mówił o najlepszych dostępnych praktykach, jeżeli chodzi o OZE, ale najważniejszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym zapadło przełomowe rozstrzygnięcie dotyczące budowy nie tyle wiatraków, co farm fotowoltaicznych. I sąd powiedział, że nie muszą one spełniać kryterium dobrego sąsiedztwa. Przy sytuacji, w której nie są przewidziane w planie, nie ma planu i wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy. No i omówię kilka argumentów, które sąd administracyjny tutaj wziął pod uwagę. Czyli nadal borykają się inwestorzy z takimi podstawowymi problemami natury prawnej. Tak, prawo mamy bardzo skomplikowane, też będę o tym mówił. Będę mówił o regulacjach unijnych, które są bardzo rozbudowane, a to wpływa również na duży poziom skomplikowania naszych krajowych regulacji. No i stosowanie tych przepisów jest wręcz katorgą dla urzędników, stąd też sprawia dużo problemów. Natomiast myślę, że ten wyrok, o którym chcę powiedzieć, otwiera drogę do budowy tych farm w sposób bardzo szeroki. No i jest to ewidentnie podejście na korzyść inwestorów. Pan profesor z branży naukowej, rozwój OZE w Polsce widzi w kolorze zielonym? Już w 2013 roku energia generowana w ramach elektrowni zawierających OZE dominowała w całym spektrum źródeł energii przed wszystkimi innymi. Kierunek jest tylko jeden. No, musi być odnawialność tych źródeł, żebyśmy mogli funkcjonować bezpiecznie. Wprawdzie problemem jest to, że bardzo często elektrownie, które wytwarzają energię dzięki OZE, dostarczają tę energię w sposób nieregularny. Wiadomo, słońce wschodzi, zachodzi, czasami świeci mocniej, czasami słabiej. To samo jest z wiatrem. Natomiast niewątpliwie wpisuje się to w model miksu i nie ma wątpliwości, że to jest przyszłość. Więc widzę w jak najlepszych kolorach. Są gminy, w których widzę ten potencjał. Może, być może nie zasilałyby górniki, ale zasilałyby szkołę, jakoś hale sportowe i tak dalej. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Pani Marzena Gantz, SGGW Warszawa. Pani również dziś jako prelegentka podczas tej konferencji dotyczącej OZE. Temat przez Panią poruszany. Mój temat dotyczy sytuacji finansowej przedsiębiorstw działających na rynku OZE, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub na New Connect. No jaka jest ta sytuacja? Sytuacja jest następująca, bardzo ciekawa. Te firmy, które zajmują się fotowoltaiką, odnotowały bardzo duże straty. Natomiast te firmy, które zajmują się biogazem na przykład albo technologią solarną, odnotowały istotne wzrosty. Także tutaj perspektywa jest dla tych firm, które produkują fotowoltaikę, nieciekawa. Czy to świadczy o tym, że być może rynek jest nasycony fotowoltaiką, czy być może również i o tym, że poszukujemy innych rozwiązań, bardziej nowoczesnych, bardziej jednak ekonomicznych? I jedno i drugie, ale też istnieje trzeci obszar, a mianowicie branża OZE jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zmiany legislacyjne. I tutaj leży główny problem, jeśli chodzi o oddziaływanie na sytuację finansową takich przedsiębiorstw. Wydawałoby się, że kilka dekad nawet już z OZE mamy do czynienia, a system prawny w Polsce nie jest sprzyjający tego typu inwestycjom. No ciągle się zmienia, tak? No na razie nie ma tutaj sprzyjających warunków do rozwoju tej fotowoltaiki. Był taki boom rynkowy, natomiast ta radość i euforia dotycząca fotowoltaiki spadła, a mianowicie pod tym względem, że nie ma jakichś stosownych regulacji, które by
pomagały chociażby gospodarstwom, tak, rolnym, czy gospodarstwom, czy przedsiębiorcom, którzy korzystają z tej fotowoltaiki, na przykład w sprzedaży nadwyżek energii. Obserwuję Pani ten temat. Czy coś być może w najbliższym czasie może się zmienić na plus? Myślę, że może się zmienić na plus, no ale tutaj jeszcze czekamy na jakieś rozwiązania legislacyjne, prawne w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Robert Pośnik, przedstawiciel Fundacji FAPA. Pana temat dotyczący Pana prelekcji. O czym będzie Pan mówił, o czym Pan mówił? Ja w pierwszym dniu konferencji zamykającej projekt podsumowałem zrealizowane działania w ramach projektu. Szczególnie zwróciłem uwagę na działania upowszechniające produkcję odnawialnych źródeł energii oraz wskazałem na dwa takie materialne efekty naszego projektu, czyli podręcznik OZE dla obywateli, dla przedstawicieli gmin oraz na monografię, która w ramach tego projektu została, monografia naukowa, w ramach którego tego projektu została wytworzona. W skrócie, projekt na czym polegał? Projekt polegał głównie na upowszechnianiu idei, obalaniu mitów związanych z produkcją energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Głównie skupiliśmy się na tych obszarach i wskazywaliśmy w podręczniku, żeby wskazać w podręczniku i elementy, które powinny być brane przez zarządzających w gminach, przez samorządy, które powinny uwzględnić w projektowaniu takich inwestycji na swoim obszarze. Z tego, co ja zapamiętałem z Pana prelekcji i wystąpienia, to brakuje nadal, no właśnie, tej wiedzy. Brakuje nadal szkoleń, brakuje nadal porządnych podręczników, porządnych i dostępnych wszędzie osób, które znają same temat, po to, aby tą wiedzę nieść właśnie niżej, w te gminy, w te wioski, w te miejscowości i bezpośrednio do prosumenta, do mieszkańca. Tak, dokładnie. Tak jak Pan powiedział, zauważyliśmy, że brak jest takich podstawowych informacji dotyczących, praktycznych informacji dotyczących, jak w ogóle się zabrać za inwestycje związane z źródłami energii. I jednocześnie też zobaczyliśmy, że w wielu miejscach ta wiedza jest powierzchowna. Tak? Szczególną tutaj uwagę zwracaliśmy na edukację młodzieży, tak? Która w przyszłości gdzieś po prostu będzie po prostu tym zespołem, który będzie ten nasz kraj rozwijał. Tak? Niesie ten kaganek rozwoju. Będzie niesie ten kaganek wiedzy. Także tutaj jest takie duże pole do popisu, jeśli chodzi o taką edukację na poziomie średnim, tak? Średnich szkół podstawowych. Zauważył Pan łącznie, nawet pod kątem naukowym, takiej sytuacji, że większą szansę do dotarcia do mieszkańców, szybciej się nawet rozchodzi, coś, co nie jest prawdziwe, ale co jest chodliwe, a ta wiedza taka typowo praktyczna, sprawdzona i naukowa, bardzo rzadko i bardzo wolno przebija się do świadomości ludzkiej. Dokładnie, to jest tak jak powiedział, te mity, tak, że na przykład biogazownia śmierdzi, tak, że coś tam jest szkodliwe, coś tam jest gdzieś tam nieprzyjemne, jeśli chodzi o otoczenie najbliższe. Tutaj te mity właśnie się bardzo szybko rozchodzą i jest bardzo z nimi trudno walczyć. Dopiero taka praktyka, pokazywanie dobrych praktyk przekonuje tą społeczność do tego, że jednak po prostu to jest oprócz takich wartości związanych z ochroną środowiska, tak? Również podnosimy swoje bezpieczeństwo, obniżamy koszty produkcji energii, tak? Czyli nam się żyje łatwiej, lepiej i taniej. Ta konferencja i to spotkanie, oby więcej tego typu platform, wymiany wiedzy i tego typu spotkań? Myślę, że ten obszar produkcji energii odnawialnej jest obszarem, gdzie rozmawia się na wielu płaszczyznach. Tak? Są i producenci urządzeń, tak? To są takie specjalistyczne konferencje, są też jakieś informacje takie ogólne, tak? dotyczące wdrażania. Oczywiście mamy dostęp do całej legislacji, tak? Ale to wszystko gdzieś jest trudne do wyłapania. Nasz podręcznik jest takim kompendium wiedzy, tak? Która w jakiejś tam pigułce, w sposób prosty, językiem prostym, umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i z przeprowadzaniem różnego rodzaju symulacji i kalkulacji związanych właśnie z prowadzeniem tego rodzaju inwestycji. No i właśnie podręcznik. Czy ten podręcznik będzie dostępny gdzieś ogłowić, czy będzie można się po niego gdzieś zgłosić, gdzieś zakupić, czy być może będzie po jednym, dwóch, trzech egzemplarzach na samorząd, na gminę, gdzie jednak rzeczywiście
trzeba będzie znaleźć to miejsce i tam dopiero przekonać się, co w tym podręczniku jest. Tak jak już wszyscy wiemy, żyjemy w świecie cyfrowym, tak? Tych materialnych podręczników w formie papierowej wydrukowanych zostało około 320 egzemplarzy. Wszystkie wersje podręcznika są dostępne na stronie Fundacji FAPA w postaci pliku PDF lub pliku EPUB na e-booki do przeglądania w takiej formie cyfrowej. Do tej formy zachęcamy. Zachęcamy do skorzystania. Do skorzystania, oczywiście. Tak jak pan jeszcze zapytał, podręcznik jest całkowicie darmowy. Fundacja nie sprzedaje tego podręcznika, jest on ogólnie dostępny. Także można z niego korzystać, czerpać wiedzę i w jakiś sposób próbować lokalnie, na terenie swojej gminy, czy powiatu, czy województwa, przygotowywać różnego rodzaju spotkania edukacyjne dla mieszkańców, jeżeli takie inwestycje nasi włodarze planują. Dziękuję również. I tak idąc od początku ustawy zasadniczej, kiedy otworzymy jej łamy, napotkamy na preambułę, czyli wstęp. I tam wysłowione zostało zobowiązanie dotyczące przekazania tego dobra, jakim jest Rzeczpospolita, także przyszłym pokoleniom. Czyli widzimy tutaj nawiązanie do czegoś, co w części numerowanej, że tak to określę, w artykule 5 zostaje wysłowione w zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ona jest tam sprzężona z ochroną środowiska i zasada ochrony środowiska jest nie wspierana zasadą zrównoważonego rozwoju, ona jest limitowana zasadą zrównoważonego rozwoju. Czyli ustrojodawca nakazał ustawodawcy zwykłemu i organom stosującym prawo tak postrzegać ochronę środowiska, aby nie można było jej traktować jako nakaz utrzymania fotografii stanu środowiska na przestrzeni czasu. To nie chodzi o zakonserwowanie środowiska, jakbyśmy z angielskiego tłumaczyli, tylko takie prowadzenie zmian w środowisku, aby ten rozwój był zrównoważony. Czyli chronimy środowisko, ale nie poprzez jego utrzymanie w pozycji konstans, tylko traktujemy środowisko także jako środek do rozwoju. Proszę Państwa, nasza współpraca z Instytutem Działem jest wieloletnia, jeszcze świętej pamięci profesor Ryszard Manteuffel współdziałał z nami, z tym stromatosem. Cieszymy się, że to jest kontynuowane również przez pana profesora i dobrze przyjaźni chcieliśmy oferować ostatnie świeże czy krótkie wydanie prawa rodnego, bo to są zagadnienia bardzo, że tak powiem, współistniejące z sobą. Prawo i ekonomia, prawda? To nie ma takich szerszych, że tak powiem, bardziej związków niż te dwie dyscypliny. Serdecznie bardzo, dziękujemy, gratulujemy. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy jako prawnicy współpracować z nami. Dziękuję bardzo, panu, ale też na słowa. Bardzo sobie cenimy współpracę z Państwem na wielu polach i uważam, że w tym obszarze i naukowym, i praktycznym do siebie bardzo pasujemy. I ja się bardzo cieszę, że w pewnym momencie dzięki panu profesorowi Filipowi znaleźliśmy się w tym gronie. Bardzo to sobie cenimy. Dziękujemy bardzo, ale Państwo panowie pozwolą, że nie przeczytam tego dzisiaj. Ale za jutro jest szansa, bo wieczór mam wolny. Proszę. Można powiedzieć, że system OZE wdarł się niejako ze względu na sferę technologiczną, tradycyjną sferę systemu energetycznego. W sferę, która określana była przez prawo energetyczne. Charakteryzował się, proszę Państwa, ten system monopolem państwowym, monopolem można powiedzieć naturalnym. Monopol, który bezpośrednio dotyczył starych elementów nośników energii, węglowodory i w bardzo ograniczonym zakresie, jeśli chodzi o Polskę, proszę Państwa, energię wodną związaną, prawda, ze zmniejszeniem.